Okej, witaj ponownie na moim blogu pracabezszefa.pl. Jak widzisz, z każdym dniem dodaję coraz więcej wpisów do mojego bloga. Jest tu coraz więcej treści, coraz więcej materiałów. Pokazałem Ci, jak dodawać wpisy na Twoim blogu, jak przypisywać te wpisy do kategorii, do odpowiednich tagów. A dzisiaj pokażę Ci, jak dodawać materiały wideo do Twojego pojedynczego wpisu na blogu. Ja dzisiaj chciałem pokazać Ci, jak dodać materiał wideo do wpisu, jaka wtyczka WordPress przyspiesza dochód poprzez programy partnerskie. Dlatego odpalę ten wpis. I właśnie tutaj pod tym tekstem, tutaj gdzie zaznaczam, pod tym tekstem chciałbym umieścić krótkie nagranie wideo pokazujące, jak działa wtyczka do szybkiego zarabiania poprzez programy partnerskie. Dlatego, aby pokazać Ci, jak dodać taki film do Twojego wpisu, muszę Ci powiedzieć, gdzie umieszczam swoje nagrania wideo. Otóż swoje nagrania wideo, swoje tłumaczenia o WordPressie zamieszczam na najpopularniejszym serwisie YouTube. Wystarczy tutaj założyć konto, wystarczy, że założysz konto na Gmailu i od razu automatycznie będziesz zalogowany do tego konta. Po zalogowaniu się do tego konta możesz przesyłać tutaj własne filmy i aby mieć podgląd do wszystkich filmów, klikasz tutaj menadżer filmów. I właśnie w tym miejscu mam wszystkie filmy, jakie do tej pory nagrałem. Możesz je publikować, możesz ustawiać ich status na niepubliczny i status prywatny. Film, który chciałbym umieścić w tym wpisie, nazywa się WP Auto Affiliate Links. Jest to właśnie omówienie dokładnie wtyczki do zarabiania na programach partnerskich, dlatego w tej chwili jest on niepubliczny. Pokażę Ci, jak dodać taki film do własnego bloga. Tutaj na chwilkę zmienię na status publiczny, czyli będzie on dostępny dla wszystkich użytkowników. Zapiszę te zmiany. Zmiany zostały zapisane. I teraz muszę zalogować się do kokpitu mojego WordPressa, czyli do adresu domeny, daję ukośnik wp-admin i loguję się do kokpitu WordPressa, podając e-mail i hasło. Pokażę Ci w nowej karcie, jak wygląda wpis, jaka wtyczka WordPress przyspiesza dochód poprzez programy partnerskie. Wygląda właśnie tak ten wpis i muszę go teraz znaleźć we wszystkich moich wpisach na WordPressie. Widzisz, jaka wtyczka WordPress przyspiesza dochód poprzez programy partnerskie. Klikam tutaj pole edytuj, a w dzisiejszym nagraniu pokażę Ci, jak wstawić krótki film instruktażowy do Twojego wpisu. A film będzie właśnie dotyczył wtyczki WP Auto Affiliate Links. Przechodzimy do YouTube, klikamy jeszcze raz menadżer filmów, odpalamy ten film klikając w ten link i mamy tutaj pod filmem coś takiego jak udostępnij. Właśnie film zaczął się buforować i od razu odpalać. Po kliknięciu w ten przycisk udostępnij mamy jeszcze coś takiego jak umieść. Klikamy umieść i w tym momencie musimy skopiować fragment tego kodu do swojego wpisu na WordPressie. Dlatego klikamy jeszcze raz kopiuj i wklejamy go tutaj w to pole. Bardzo ważne jest, aby kod ten wkleić, gdy mamy tutaj oznaczony edytor HTML. Dlatego zmieniamy ten oznaczony edytor HTML. I wklejamy ten kod w to miejsce. Widzisz, jest to właśnie ten fragment kodu skopiowany z YouTube'a. Przejdźmy do edytora wizualnego, aby zobaczyć podgląd. I tak właśnie jest oznaczony film na YouTubie. Zaktualizujemy na chwilkę ten wpis i zobaczmy, jak on wygląda w praktyce. Otworzy go w nowej karcie, właśnie tutaj się buforuje. Troszkę nie podobają mi się tutaj wymiary tego filmu, dlatego w edycji wpisu przechodzę jeszcze raz do edytora HTML. Wypadałoby zedytować fragment kodu skopiowanego z YouTube'a. Jest to właśnie ten fragment kodu. I tutaj mamy parametry takie jak szerokość i wysokość. Szerokość dajmy tutaj na 605, a wysokość na 420. Jeszcze raz zaktualizujemy te opcje i zobaczymy, że wygląd naszego bloga się zmieni. Odświeżmy jeszcze raz ten wpis. I widzisz, mamy tutaj już dodany materiał wideo, mamy tutaj play. Możemy tutaj ściszyć sobie dźwięk. Mam nadzieję, że teraz wiesz już, jak dodawać filmy do Twojego bloga. Powiem Ci, że jest to bardzo przyjazne dla wyszukiwarek Google. Oznacza to, że tworząc nową treść na Twoim blogu, starasz się, umieszczasz nowe treści i roboty Google, przeszukując Twoją stronę, po zetknięciu się z linkiem wideo, na pewno będą go lepiej indeksować i Twój wpis znajdzie się jeszcze wyżej w wynikach wyszukiwania Google.
temat SEO, czyli pozycjonowanie i optymalizacja, nie jest odrębnym tematem, którego teraz nie będę omawiał. Skup się teraz na dodawaniu materiałów wideo na Twoim blogu. Dzięki, cześć!